serdecznie powitać. Nazywam się Przemysław Pawliczuk i dzisiaj sobie porozmawiamy o co nieco dość raczkującej technologii, aczkolwiek często wykorzystywanej, jakie są websockety. Czy ktoś z Was słyszał o tych websocketach? O! Jestem można powiedzieć, pod wrażeniem. A kto nie słyszał o websocketach? No to jest nas już trzech. No, bo mi coś przeskoczyło. O, w takim razie, żeby przejść do rzeczy, coś mi ten konia, mimo wszystko komputer robi. Porozmawiamy też o niektórych faktach, o niektórych mitach, o rzeczach, które wychodzą dopiero wówczas, kiedy zaczynamy rozmawiać o websocketach, ale już w znacznie większej skali niż tylko i wyłącznie w jednym serwerze. Też dlaczego trzeba bardziej uważać w przypadku websocketów aniżeli innych technologii. I jak sprawić, że pewne rzeczy były dużo łatwiejsze. Temat ostatnio brzmi u mnie, ale dlaczego używamy po prostu websocketów? Ponieważ czas to jest pieniądz. Większość serwisów tak naprawdę powstaje tylko i wyłącznie po to, żebyśmy mogli na nich zarobić. Oczywiście oprócz sprzedaży głównej idei. Ten sposób, który widzicie, jest bardzo dobrym sposobem na to, jak rozmnożyć pieniądze korzystając z dowolnego edytora tekstu. Próbowałem niestety zdrapałem z monitora parę pikseli. Amazon swego czasu wykonał badania. Co się stanie, jeśli czas ładowania strony zwiększy się o 100 milisekund? Ktoś z Was kojarzy te badania? O ile konwersja się zmieniła? Podpowiem. 100 milisekund zaważyło na około 1% konwersji. Dalsze zmniejszanie to było już bardziej krzywą matematyczną, ale to nie zmienia faktu, że tak naprawdę technologia tutaj jest bardzo powiązana z psychologicznym aspektem użytkownika. Do tego dochodzi jeszcze kwestia, Coś mi co drugi slajd pomija. Kto z Was, przy uruchamianiu strony, jeśli musi czekać powiedzmy pół minuty, zamyka kartę albo otwiera ją gdzieś, gdzieś, gdzieś daleko? No właśnie, a jeśli na przykład jakiekolwiek powiadomienie wyświetlałoby Wam się powiedzmy godzinę po czasie, kto z Was by spadł prędzej z krzesła? Poza tym jest jeszcze bardzo istotna kwestia, trzeba też nadążać za użytkownikiem. Zważcie na to, jak otwieracie jakąś stronę, zaczynacie surfowanie po internecie, kodzenie jakiejkolwiek rzeczy, ile rzeczy macie na raz uruchamianych? Komunikator, Skype jeszcze z wideokonferencją, czasami film w tle leci, samo kodzenie. To wszystko w tej chwili człowiek XXI wieku jest wykonać w stanie bez problemu. Dlaczego? Ponieważ przechodzimy tak naprawdę do epoki kontekstowości i musimy mimo wszystko zabiegać jakoś o jego uwagę. Nasza strona niepotrzebnie 10 sekund laguje, straciliśmy kolejnego klienta. Kolejną rzeczą jest problem odpytywania serwera. Serweru możemy odpytać bardzo łatwo, ale w jaki sposób sprawić, żeby serwer odpytał nas albo coś nam powiedział, i tylko konkretnie nam? Bez jakiegoś polingu, powiedzmy co 10 czy co 5 sekund, zabijając tym samym workery w PHP? Na to pytanie odpowiem w dalszej części. No, o opóźnieniach już wspomniałem. Jeśli na przykład byłby czat w czasie rzeczywistym, oczywiście, bo możemy oczywiście gołębie wysyłać, nikt nikomu nie broni, ale opóźnienia 10 sekundowe w jakiejkolwiek rozmowie na komunikatorze byłyby komfortowe? Powiedzmy, pali się w kuchni. Pamiętacie taką grafikę kiedyś z Dropboxa, że mm, jeden gość był tak zajęty na pracy, że wszystko pozamykał, ale okazało się, że była taka świnka, która yy, niestety, ale coś mu yy, z miską zrobiła. Ktoś wysłał mu powiadomienie na Dropboxie. Właśnie w nazwie pliku była też powiadomienia i dzięki temu nie stała się katastrofa. Co by było, gdyby po minucie doszła ważna wiadomość? A -a. Kolejna kwestia. Każdy chyba z tego korzystał. Nie wiem dlaczego mi wycięło. Ale już wam, sobie, już wam pomogę. Czy z Was ktoś kojarzy co to jest? Ona myśli tą górną część. No to dobra, to ta dolna nie się rusza. Co wam to może przypominać? Graliście kiedyś w CSA? Dobra, kto nie grał w CSA? Spoko, grałem. Yy, w każdym razie, pamiętacie, co się działo, gdy graliście na serwerze, który stał gdzieś daleko albo na drugiej półkuli? No właśnie, a czy nie przypomina Wam to czegoś z tego obrazka? Tak w sieci rzeczywistym wyglądałoby lagowanie, jeśli miałby to być counter strike w czasie rzeczywistym. Czy to jest stan przez nas pożądany? Więc już pewnie znacie treść, co będzie dalej, więc. Co to według Was jest ten WebSocket? Hmm? Pytanie do Was, co to jest ten WebSocket? O, już mi działa. Nie działa, tylko po prostu muszę sobie to przerzucić. Nie wiem, dlaczego Chrome czasami potrafi spłatać różnego rodzaju figle, mimo że to jest ten oficjalny. W porządku. Co to są WebSockety? Według Was. Z tego, co wiecie, najlepiej pytanie do osób, które jeszcze nie miały z nimi styczności. Też. Ale co jest tak zwanym meritum tej komunikacji? O co tak naprawdę w tym chodzi? W AJAXie odpytujemy serwer co jakiś czas albo na żądanie. A co się dzieje w przypadku WebSocketów? Słucham? Jeszcze raz? Tak, zgadza się. A jeśli. Słucham? O, właśnie, o to mi chodziło. Pomimo zawiłości, jakie są w dokumentach RFC, w tym przypadku jednak udało się to dość prosto zawrzeć. Wstępnie, jak liczył sześć linijek, wystarczyło to jedno zdanie. W skrócie, w dość metaforyczny sposób, to jest określenie jakby dwóch rurek, z których każda z nich odpowiada za klienta, za serwera. Każdy może w dowolnym momencie coś wrzucić i nie będzie to ze sobą kolidowało. Czyli tak zwany full duplex porządku, ale jak zwykle przy tworzeniu jakiegokolwiek oprogramowania, czasami, a właściwie zawsze, powstają babole zwane bagami. Jak, w jaki sposób to debugować? Jeśli to jest połączenie typu TCP-IP, możemy otworzyć jakiegoś sniffera typu Wireshark, ale od jakiegoś czasu możemy, dzięki rozróżnieniu typu danych na dane binarne i dane tekstowe, które możemy przesyłać w obu, w obu trybach przez soketa, w przypadku Chroma mamy możliwość skorzystania z inspektora, który per domena jest w stanie pokazać zawartość każdej z ramek. Niestety w przypadku protokołu binarnego jesteśmy skazani na wiresharka. Szukałem swego czasu jakiegoś rozwiązania, jakby tutaj podejrzeć protokół binarny i niestety byłem mocno zawiedziony. Ale czy to faktycznie jest wada? Wyobraźmy sobie sytuację. Gra, w której, która jest elementem jakiegoś większego konkursu. Chcemy się zabezpieczyć przed możliwością jakiegoś oszukiwania. Czy utrudnienie debagowania w tym przypadku będzie wadą? Jeśli punkty będziemy przesyłali na przykład na polach bitowych i pierwszy użytkownik będzie próbował wciskać F12 i czegoś szukać, w jaki sposób można punkty nabijać, on tego po prostu nie znajdzie. To jest między innymi zaletą, ze względu na to, że tryb binarny powoduje mniejsze upakowa większe upakowanie danych w wysyłanych ramkach. Poza tym jest nieco trudniejsze w debugowaniu. W porządku. Założyłem, że niestety znajdzie się jakaś maruda na sali. Chce ktoś być tą marudą na sali? To pomaruj. W takim razie uprzedzę Twoje pytanie. <grytanie> Nie wiem w dalszym ciągu po co mi to. Wspomniałem już wcześniej, w jaki sposób można by tego było użyć. W jakichś narzędziach do pracy zbiorowej, w stylu powiadomień w czasie, rzeczywistych, w czasie rzeczywistym. Niektóre z serwisów giełdowych korzystają właśnie z websocketów. Ale kiedyś prowadziłem z kolegą rozmowę na Facebooku. To również jest przeprowadzane dzięki websocketom. W czasie rzeczywistym możemy przesyłać swoje wiadomości bez zbędnego oczekiwania na lagi. To jest jedna z gier, yy, której, zas której zasady polegają na czymś, co możemy spotkać w skrablach. Tylko, że tutaj nie mamy ograniczenia, jeśli chodzi o osoby. Każdy może w czasie rzeczywistym dorzucić każde kolejne słowo. A może Ajax? To kto z Was uważa, że Ajax będzie lepszy od websocketów? Ogólnie, nie ma websocketów, to jest młoda technologia. Mogą ją wywalić jak WebGL po pół roku. Cieszę się. W takim razie, e, kwestią Ajaxa jest problematyka, jeśli chodzi o wielu użytkowników dla danego serwisu. O tym opowiem później w trakcie e, rozprawiania na temat skalowalności, ale głównie chodzi tutaj o, o mimo wszystko. Czas, w jaki sposób, po którym przychodzi do nas powiadomienie. W przypadku Ajaxa musimy dokonywać polingu co ileś tam sekund. W Chromie widzieliście, ile potrafi urosnąć połączeń po powiedzmy dwóch godzinach uruchomionego serwisu, który tylko i wyłącznie poluje na powiadomienia. W takim razie, od czego zaczniemy? Można powiedzieć, że komunikację w przypadku WebSocketów podzielimy na trzy części. Pierwsza to jest frontend. Czyli JavaScript, który jest udostępniony przez przeglądarkę. Druga, backend, który działa na serwerze, ale z miłą chęcią wyróżnię tutaj również middleware, który jest niejako pomostem pomiędzy jednym a drugim, żeby nie wykonywać niepotrzebnej pracy, która jest mimo wszystko niezbędna. Zacznijmy od frontendu. Jest bardzo prosty w realizacji. Istnieje technologia, wystarczy skorzystać. To jest zwykły obiekt w przeglądarce. Pierwszy, lepszy tutorial. Hello World, mam WebSocketa. Jak zwykle może coś pójść nie tak. Głównym problemem jest fragmentacja przeglądarek. Analogicznie jak w Androidzie. Część przeglądarek posiada websockety, część nie posiada websocketów. Niektóre implementacje są po prostu nie takie, byśmy tego oczekiwali. Mogą się różne rzeczy po drodze dziać. No i bardzo, dałbym po kościach, nam brakły tych websocketów. To jest mimo wszystko nadal nieukończona specyfikacja. Pomimo, że i ETF tak naprawdę wydało już opinię, że możemy z tego korzystać. Ale W3C nie. Poczekamy chyba z jakieś 10 lat. Teraz kwestią dość problematyczną, którą przy realizacji ostatniego projektu dostaliśmy w twarz, to jest stabilność połączeń. Trzeba mimo wszystko zadbać o to, żeby nasze połączenie nie zostało zamrożone. Powiedzmy, działa nasza gra przez 20 sekund, później multiplayer nagle pada. Musimy również zadbać i o tę sytuację. I to jest jeszcze inna kwestia, o której yy, wspomnę również przy efekcie skali. Niektóre firewalle lubią wycinać połączenia na niestandardowych portach, jeśli to nie działa na porcie 80 albo 443. I co wtedy? Mamy websocketa, port 1337 i komunikacja w ogóle nie działa. Z tego, co gdzieś wyczytałem na Stack Overflow, niektórzy operatorzy komórkowi potrafią wręcz wycinać inne porty, które do nich nie należą. Przypadek, właśnie. Wniosek: jak zwykle trzeba być przygotowany na wszystko. Użytkownik wejdzie z szóstki, no może z jej Demki, albo ze Maxa. Poza tym trzeba też również pamiętać o tym, że tak jak powiedziałem wcześniej, internet komórkowy, ktoś siedzi na tak zwanym zaścianku, rwie mu całe połączenia. Te sytuacje również musimy obsłużyć, jeśli zależy nam na dobrych doświadczeniach użytkownika i na zachowanym kliencie. Dlatego wspomniałem o tym w middleware. Prawie nie istnieje problem, którego by nie rozwiązano. Na githubie, jak ktoś szuka interesującej biblioteki, w ilu procentach nie znajdziecie tego, czego szukacie. Ale znajdziesz w końcu. Kwestia doboru słów kluczowych. I pomimo to, właśnie dzięki temu, że jednak nie wyważamy zazwyczaj otwartych drzwi i korzystamy z gotowych bibliotek, chyba że jesteśmy na etapie pisania frameworka w PHP, to możemy skorzystać już z kilku bibliotek, które pozwolą nam na obsłużenie niskopoziomowej komunikacji i na skupieniu się na tym, co nasza aplikacja powinna robić. Owszem, dla niektórych to jest zbędny bloatware, można usmażyć kiełbaskę przy odpalaniu Lamborghini, ale jedną niezaprzeczalną zaletę, strasznie to skraca czas tworzenia aplikacji, ponieważ nie musimy dbać o fallbacki, Mamy tak naprawdę coś w rodzaju enkapsulacji protokołu komunikacyjnego. Czyli skupiamy się wyłącznie na komunikatach między naszym serwerem a aplikacją frontową. Również o takie rzeczy jak podtrzymywanie połączenia musimy tak mocno dbać. Omówię to na późniejszym przykładzie. Jest jedna z bibliotek, która dba praktycznie o wszystko. Naszym zadaniem jest tylko i wyłącznie pilnować, co wysyłamy do, naszy, do naszej aplikacji. Ogólnie odwala kawał świetnej roboty. W tej chwili są dwie biblioteki, które yy, pozwalają na wykorzystanie yy, praktycznie bezproblemowej komunikacji na websocketach. Kto z Was zna Socket.io? A ten drugą, Socket.js? Można powiedzieć, że realizują bardzo podobne zadanie. Ta pierwsza to jest, można powiedzieć, kompletny framework do komunikacji po websocketach, natomiast Socket.js yy, jest to coś w rodzaju polyfila, czyli yy, Biblioteki, która pozwala na przeskakiwanie na gorsze poziomy komunikacyjne, czyli na przykład na long polling ifr iframe, yy, obiekt ajaxowy, czy chociażby yy, animacja flash, która udostępnia swoją komunikację, swój obiekt. Okej, okay, skończyliśmy o froncie, middleware, czyli pora na największe mięso armatnie, które będzie niewątpliwie zagadką, gdyż będzie nie tylko o PHP. I musimy najpierw zmienić orientację z orientacji na połączenie. Czyli do tej pory komunikacja przebiegała w ten sposób, że otwieramy URL, sesja jest inicjowana, odtwarzamy dane, dane są wysyłane do klienta, do naszego gościa i proces jest ubijany. W przypadku PHP, nawet jak chodzi to post -fact CGI, to niestety, ale większość komunikacji w ten sposób przebiega. Dlatego trzeba mimo wszystko zmienić trochę podejście, zamiast. Połączeń, powiedzmy, jest utrzymywanych przy 5000 userach 300, bo tylu wykonuje jednocześnie akcje, tak trzeba założyć, że będzie ich 6000. I mimo wszystko podejdziemy też do niekonwencjonalnego podejścia, jeśli chodzi o skalowanie. Yy, heterogeniczność, czyli w przypadku frontendu jest to jedna technologia. Mamy do websocketów wyłącznie JavaScript. Owszem, jest Coffee, jest TypeScript, możemy z tego korzystać. Ale mimo wszystko do niskopoziomówki to i tak ze niskopoziomówki, oczywiście cudzysłowem mówiąc, e zejdzie to skompilowane do JavaScriptu. Jeśli chodzi o serwery site, wymaga to troszeczkę większej ilości gimnastyki i stworzenia bardziej rozbudowanego ekosystemu, niekoniecznie składającego się wyłącznie z PHP. W zasadzie każdy język ma swoją specjalizację. Zależy to jakie koszty przeznaczamy oraz czas. Czyli tak naprawdę to jest, można powiedzieć, yy, znak równości, ponieważ yy, jeden język jest dobry, na przykład C do pisania zajebistych gier, chociaż nie zawsze, ale na przykład, jakby ktoś napisał to samo grę w PHP i próbował generować jakiś obraz, no to różnica w klatkach, powiedziałem, żeby była kilka rzędów wielkości. Yy, powiem też yy, co nieco o wydajności, jeśli chodzi o WebSockety i co. Co wpływa na to, że jednak warto skorzystać też z innych technologii, co się wiąże z tym, co przed chwilą powiedziałem, czyli z orientowaniem jednak na połączenie. Tak naprawdę websockety stały się na tyle popularne, pomimo nieukończenia ich specyfikacji, co może się zmienić po 10 latach, Sama specyfikacja podejrzewam z miesiąca na miesiąc, ale mimo wszystko, tak naprawdę, w każdym języku, nawet tych nieco bardziej ezoterycznych czy mniej spotykanych, możemy dostać gotową bibliotekę, która pozwoli na uruchomienie prostego czatu opartego na WebSocketach. Ale my się skupimy na Node.js. Kto słyszał o Node? Kto używa? Hmm. Na PHP, na PHP konie o JavaScriptie zamiast PHP? Ja chyba dzisiaj wieczorem tej kolacji nie przeżyję. <laughs> w skrócie, ktoś wpadł na pomysł, żeby zapakować silnik z Chroma po stronie serwera. Ale mimo to wyszło całkiem nieźle. Dlaczego? Ponieważ jest pomimo działania w zasadzie na jednym, góra dwóch wątkach, jest oparty na paradygmacie zdarzeniowym. Jest również jedna z aplikacji, z której korzystacie, można powiedzieć, na co dzień, jeśli chodzi o PHP, która. Chyba mi mikrofon zjechał. Yy, która jest również zaprojektowana w podobny sposób. Kto wie, o jakiej aplikacji mówię? Nie. To nie jest Apache. Właśnie, Nginx. Dlaczego Engines zazwyczaj w testach wydajnościowych powala Apache o kilka rzędów wielkości nawet? Właśnie dzięki temu, że jest oparty o mechanizm zdarzeniowy. Jeśli chodzi o Noda, również praktycznie do każdego zastosowania, które nam przyjdzie dogowi, istnieje odpowiedni moduł. Łącznie z GUI, w którym zostało zintegrowane. Renderowanie strony przez WebKit'a z, z samym engineem nodeowym. Kto sobie powiedzmy wyobrażałby 10 lat temu, żeby z poziomu kliknięcia linka zaczęło wymazywać boot-in albo etc. password. Teraz, jeśli ktoś na złych uprawnieniach otworzy node WebKit, w aplikację, powiedzmy opartą na interfejsie graficznym, jest w stanie do, to zrobić. A czego nie robi Node? No, chyba kawy jeszcze nie robi. Co jest największą zaletą w porównaniu do, do innych języków, jeśli chodzi o Node? Również szybkość prototypowania. Dlaczego? Ponieważ JavaScript, mimo wszystko, jest bardzo niski, jeśli chodzi o próg wejścia. Tak naprawdę, dwie, dwa popołudnia można nauczyć się pisać całkiem fajne aplikacje. Ale mimo to, że to jest JavaScript, to całość jest skompilowana do bytecodu również po stronie serwera. Ale nie ma róży bez korców. Jeśli chodzi o NODA, trzeba dużo bardziej uważać, jeśli chodzi o względy bezpieczeństwa. Bo tak naprawdę, kiepsko zwalidowany formularz może pozwolić na to, że ktoś niespostrzeżenie wstrzyknie kod do naszej aplikacji. A wtedy. Chyba wiecie, co oznacza code injection. W porządku. Jak już wspomniałem o tych wcześniejszych bibliotekach, Socket.io i Socket.js posiadają gotowe moduły, które umożliwiają wykorzystanie websocketów do własnych zastosowań. Jeśli chodzi o Socket.io, mamy ten moduł w, praktycznie wyłącznie w Node.js, jeśli chodzi o serwera. Biblioteki klienckie są dostępne do naprawdę wielu języków, ale Socket.js z tego, co pamiętam, był w Pythonie, w Rabim i w, w Erlangu. Możemy wykorzystać gotową bibliotekę z obu stron w podobnych zastosowaniach. Ale skupimy się tutaj mimo wszystko na socket.io, ponieważ jest najpopularniejszy. Niestety router coś nie przypuszczał mojego pilota, ale sterowanie tą prezentacją również jest oparte o socket IO. Wczorajsze zawody w Pechabcu też widziałem, że były oparte na kontrolerach, które się komunikowały po websocketach, również po socket.io. O, i mamy nawet oficjalną informację z tego, co widzę. Jeśli chodzi o stronę serwera, mam tutaj pilota, nawet laserek działa. W zasadzie wystarczy nam 3, 6, 8 linijek, po to, abyśmy mogli sobie komunikować, mogli się komunikować w czasie rzeczywistym. Pierwsza to jest oczywiście zinstancjowanie serwera na odpowiednim porcie, obsłużenie zdarzenia połączenia, powiedzmy wysłanie wiadomości do klienta. Albo jakiś inny event, który możemy sobie samodzielnie zaimplementować. O tym wspominałem wcześniej, jeśli chodzi o warstwę aplikacyjną. Tak naprawdę nie obchodzi nas, w jaki sposób obsługujemy protokół. Operujemy wyłącznie na zdarzeniach. Emitujemy zdarzenie, parametry, klient nasłuchuje po prostu na tym zdarzeniu. Prościej się nie da. Tadam. Mamy też event news, jak mieliśmy w poprzednim przypadku, jeśli chodzi o serwer. To jest najzwyczajniej w świecie jego obsługa. Data jest parametrem takim, jak wysłaliśmy, i możemy wysłać odpowiedź do serwera również na My Other, My Other event. Pytanie. Ilu klientów na jednym rdzeniu i siódemki jest w stanie obsłużyć Node.js? Pakiet broadcastowy. Tak, kilkaset tysięcy. Jakie mniej więcej zużycie RAMu było? Dla 100 tysięcy próba. No tu było trochę gorzej, 400 megabajtów. A broadcast pakietu tekstowego 4-bajtowego, słynna dupa, o której wczoraj rozmawialiśmy, jeśli chodzi o debagowanie, ile sekund zajęło wysłanie do wszystkich klientów tej samej paczki? 7 sekund. Czy którykolwiek z demonów na php pozwoli na osiągnięcie takiej wydajności? No ale właśnie, no ale co z tym PHP-em? Jest taki szkopu, że jeśli chodzi o PHP, to nie, mimo wszystko, mówię z własnych i nie tylko własnych doświadczeń, to jest język, który nie lubi, jeśli jego proces siedzi w pamięci bardzo długo. To jest tak samo jak z Facebookiem otwartym w chromie. Zaczyna się od kilkudziesięciu megabajtów, kończy się na 4 gigabajtach zużytej pamięci. No mimo wszystko, na VPS-ie, który posiada. 2 GB pamięci to już nie jest do końca nie jest to do końca ciekawe, ale co nie znaczy, że to nie jest możliwe. Od paru wersji został silnik PHP-ca tak zoptymalizowany, że pozwoliło to na stworzenie biblioteki, która działa w trybie asynchronicznym, ale później opowiem dlaczego to podejście, jeśli chodzi o język, nie jest do końca może wygodne i sensowne. Są również dostępne biblioteki, które pozwalają na serwowanie websocketów w zupełnie inny sposób. Tego jest od groma praktycznie na Githubie. Wystarczy wyszukać websocket i ograniczyć do języka PHP. Który to był tą marudą? No dobra, chcesz PHP jednak. W porządku. Ale mimo wszystko nie polecam mie mieszania logiki aplikacji z websocketami. Pierwszy i zasadniczy problem to jest obsługa sesji. Sami wiecie, jak wygląda mechanizm obsługi sesji, jeśli chodzi o PHP, co żądanie. Jest wysyłane ciasteczko z ID-kiem, jest odczytywana sesja automatycznie, chyba, że dodaliśmy własnego handlera, co jest, można powiedzieć, w tej chwili normą. No okej, okay, ale co, jeśli przyjdzie dla tego samego procesu kolejne żądanie? Będziemy siedzieć na czyjejś sesji? Musimy każdorazowo pilnować tego, żeby tę sesję na nowo zaczytać, na nowo zinstancjować obiekty, tylko i wyłącznie dlatego, że przychodzi kolejne zdarzenie. Teraz uwaga, bo będzie dość, to dość kontrowersyjne. Trzymajcie się krzeseł. O, czyli jednak ktoś o tej bibliotece słyszał. Owszem, istnieje biblioteka Pifreds, co nie jest zgodne z tym, co jest w SIX-ie. Była dyskusja na, na grupie, na kilka stron, że to jednak powinno się inaczej nazywać. Ale kwestia jest tego typu, że osobiście bałbym się wykorzystywać czegoś takiego na produkcji. Mimo wszystko to jest dość młode rozszerzenie, i największym babolem w tym przypadku jest konieczność również wejścia w strefę administracji. Trzeba pilnować, czy PHP zostało skompilowane z y, obsługą save albo to jest build non safe Nie mamy wpływu nieraz na coś takiego, ale trzeba tego pilnować. Poza tym, jeśli chodzi o jedno, jedno z rozszerzeń dotyczące WebSocketów po stronie. Y, po stronie server-site, jeśli chodzi o PHP, po prostu odrazał. Może się da, ale nie używaj, dla świętego spokoju. A to jest ilustracja, która omawia, co to jest wielowątkowość w PHP, moim zdaniem, i jeszcze przez długi czas będzie. W porządku, mamy Noda, jest aplikacja w PHP, i w jaki sposób połączymy prostą aplikację, która wymaga logowania jakiejkolwiek sesji? Klient wysyła żądanie do serwera poprzez otwarty soket. Wszystko fajnie. Ale jak go rozpoznać? A może ciasteczko? Kto ja dzisiaj ciasteczka? Myślę, że później jakieś będą. W każdym razie websokety z każdym żądaniem wysyłają wszystkie dostępne ciasteczka, jakie są po stronie klienta. W trakcie etapu tak handshakingu, czyli negocjowania połączenia z serwerem mamy dostęp do wszystkich ciasteczek, jakie zostały ustalone dla danej domeny. Oczywiście, jeśli powiedzmy, będziemy rutować to wszystko na konkretne IP, to będzie problem. Dlatego ważne jest zachowanie jednej domeny dla aplikacji i soketów. Natomiast ustawienie ciasteczka przez serwer soketowy jest mimo wszystko nieco trudniejsze. O co chodzi z autentykacją w przypadku ciasteczek i websocketów? Tak naprawdę websocket na pewnym etapie udaje tego klienta, który wy wykonuje bezpośrednie żądanie do serwera. Tutaj mamy ciasteczko. Powiedzmy, takie samo tutaj jest. WebSocket otrzymuje ciasteczko, następnie preparuje żądanie HTTP, które wykonuje do serwera. Aplikacja za każdym razem może zinstancjować wszystkie niezbędne biblioteki z uwzględnieniem użytkownika, który został zalogowany. Ma swoją sesję, ma swoje ustawienia, i tak naprawdę ma swojego garbage kolektora. Ten proces nam nie spuchnie w jakiś nie wiadomo yy, jaki sposób. A w jaki sposób skomunikować się z serwerem? Ja proponowałabym tutaj użycie yy, pseudoprotokołu REST. Kto z Was nie kojarzy Resta? No to myślę, że nie muszę tego tłumaczyć, jeśli, jeśli wszyscy kojarzą. Simon. No dobra. Potrzebujemy rozróżnienie, który użytkownik jakim soketem dysponuje. W tej chwili przechodzimy do komunikacji w drugą stronę. Jak tam użytkownik odpytywał serwer, tak pozostaje na przykład kwestia wysłania powiadomienia do innego użytkownika, że nadeszła kolejna wiadomość. W ten sposób możemy sobie wysłać powiadomienia do niezliczonej liczby, nawet broadcastować do wszystkich. A w jaki sposób? Przy logowaniu zapisujemy w nodzie, powiedzmy, tablicę. Już schemat prezentuję. Zapisujemy tablicę, która jest mapowaniem ID użytkownika do sesji, który jest skojarzony z konkretnym soketem. Mamy tutaj trzech klientów. Serwer wie, zakładając oczywiście, że korzystamy z własnego handlera do sesji. W tabeli przechowuje SIDy oraz id użytkownika. Korzystając z id użytkownika, leci seed, w którym WebSocket szuka po swojej tablicy seeda i na tej podstawie rozstrzyga komu wysłać. No nikomu oczywiście nie bronię, żeby wydzielić logikę WebSocketową do apki nodowej, no, tylko że to jest bezpośrednie grzebanie po bazie i kto się podejmie w większej grupie takiej obsługi aplikacji. Podejrzewam, że to jest troszeczkę sztuka dla sztuki, chociaż nie kryję, że pewien duży polski serwis z bardzo skorzystał po przejściu na Noda. Fakt, jeszcze to jest mocno raczkująca technologia, ale nie wiem, czy ktoś z Was słyszał o silniku Ghost na Kickstarterze swego czasu. Jest jedna osoba. Chodzi mianowicie o silnik blogowy, który ma być konkurencją dla WordPressa, całości napisany na, na Node. Trzeba teraz założyć, że aplikacja się rozrasta. Wszystko mamy na jednym serwerze, jest bardzo fajnie. Nie ma z tym najmniejszego problemu, bo mamy jednego workera, możemy do niego wszystko wysyłać. Tylko co w sytuacji, jeśli tych workerów dojdzie powiedzmy kilkadziesiąt? Możemy ciągnąć jedną, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, siódmą, ósmą dziewiątą, dziesiątą przyczepę za pomocą te, tej, samej, yy, tej samej, ciężarówki, ale jaki to ma sens? Node.js pozwala na coś takiego jak forkowanie poprzez Node.js cluster. W skrócie mamy możliwość korzystania ze wspólnego soketa, do którego dostęp ma każdy z workerów w ramach tego samego procesu dziecka. Oczywiście możemy korzystać z kolejkowania, jak na przykład yy, tworzymy aplikację do wysłania informacji o notowaniach giełdowych. W takim razie skorzystamy z kolejkowania, ale to nie zmienia faktu, że po stronie serwera musimy pilnować, czy wszystko działa, jak należy. Yy, z racji, że tam już mnie poganiają z czasem, ja tu na swoim zegarku widzę, że jednak jeszcze jest troszeczkę czas, o tym powiedziałem, jeśli chodzi o szaryt yy, sokety, przejdziemy od razu do load balancingu. Oczywiście wszystkim znane demony, które służą za pośredników, w yy, stylu Varnishing pro Proxy, Pozwalają na wykorzystanie praktycznie dowolnej liczby maszyn i dowolnego routingu, jaki sobie tam po prostu zamarzymy. A dlaczego nie w przypadku Nginxa? Odpowiedź jest bardzo prosta. Na worker istnieje sztuczne, nie sztuczne, nie, sztuczne, w każdym razie ograniczenie do 511 połączeń, jeśli chodzi o workera. To jest za mało, jeśli chodzi o tego typu aplikacje. Wspomniałem o kolejkowaniu. Kto z Was używa Rabita? Panie, mam nadzieję, że po tej prezentacji więcej osób się do niego skłoni, ponieważ jest to demon, który pozwala na kolejkowanie zadań albo broadcastowanie nawet. W skrócie, jest to implementacja protokołu Advanced Message Queuing Protocol, który jest oparty o paradygmacie producent-konsument. Pozwala to na tworzenie kilku, albo wręcz kilkudziesięciu kolejek, na, którym, na której każdy konsument nasłuchuje i wykonuje odpowiednie zadania. Ale również pozwala na broadcastowanie jednej wiadomości do wielu kolejek, co pozwala na spokojne skalowanie. W skrócie, workery to są serwery, które są oparte na przykład na Node. Broker zarządza komunikacją między nimi, a serwer to jest nasza aplikacja. Serwer wysyła informacje, wyślij nowe notowanie na temat PHP-kona, który wszedł na giełdę niewielkim trafem, do wszystkich serwerów. Tak naprawdę tylko i wyłącznie interesuje nas broker, ponieważ on odpowiada za całość komunikacji. Odpadnie jeden worker, nie ma problemu, reszta przejmie jego działanie. Dopniemy kolejne, zostaną automatycznie uwzględnione w kolejkach od tamtego momentu. I jeszcze w takim małym skrócie, jeśli chodzi o ułatwienie konserwacji i utrzymania, polecam skorzystanie z supervisora. Na przykład trzymamy proces czata w pamięci. To zamiast pilnować za każdym razem w skryptach systemu operacyjnego, żeby on startował, był restartowany i był pilnowany, polecam skorzystanie z tego demona. Kilka linijek konfiguracji i możemy spać spokojnie. Jakie są rozwiązania alternatywne, jeśli chodzi o websockety? Bo nie zawsze jesteśmy skazani na websockety. Czasem potrzebujemy ich wyłącznie ku temu, żeby na przykład broadcastować jakąś transmisję, jakiś licznik odwiedzin czy powiedzmy licznik pobrań. Nie są wszystkie koniecznie sensowne. To można powiedzieć, że według mnie to jest protokół ciekawostka. Pozwala to na wystawienie kolejki z Rabbit'a bezpośrednio do WebSocketów, które stają się niejako konsumentami, jeśli chodzi o kolejki. Zamiast korzystać osobno z Node'a, tak naprawdę Rabbit, a właściwie jego plugin, przejmuje rolę tego, który odpowiada za wysyłanie całej komunikacji. Yy, niestety, jego wadą jest to, że ciężko tutaj o autentykację, więc polecam wykorzystanie do własnych zastosowań. Chyba, że ktoś wie więcej na ten temat, to z chęcią porozmawiam po prezentacji. Yy, można z tego korzystać, no ale po co? Yy, jeśli chodzi o Jabera, kto, kto z Was miał styczność z Jaberem? Pytam raczej, kto ma telefon z Androidem? Mniej? A kto się nie chce przyznać? Dobra, w każdym razie jeśli chodzi na przykład o samego Androida, y, duża część komunikacji czy systemu powiadomień właśnie przebiega po protokole XMPP. Bosch jest to roz, takie rozszerzenie, które pozwala na wystawienie y, soketa nasłuchującego po stronie serwera HTTP i rozszerzanie strumienia XML we własnym zakresie. Jest Z racji, że to jest XML, możemy stworzyć własnego namespace'a i puszczać własne dane. Co to również daje? Skalowalność w oparciu o demony mm, jabberowe, np. JabberD, który fajnie się klastruje, rozróżnianie użytkowników po identyfikatorach, a także komunikację między serwerami. Istnieją również rozwiązania komercyjne, jeśli chodzi o WebSockety. Wypisałem tutaj APA, Beacon Push, Pasher i Kazing, które pozwalają na wykorzystanie gotowego stosu. Instaluj i cię więcej nic nie obchodzi. Tak naprawdę to, czy procesy będą pilnowane, czy nie, należy tylko i wyłącznie do, ty, do tych serwerów. Yy, jeśli chodzi na przykład o Cazinga, to udostępnia gotowy stack do proxy do praktycznie wszystkiego. Jakakolwiek usługa, którą jesteśmy w stanie sproksować, może być wystawiona przez WebSockety. I w tej chwili poczekam na pytania od Was. Mam tutaj mikrofon. Mam nadzieję, że działa. Czekam na jakieś sugestie, pytania. Jeśli ktoś jest mocno nieśmiały, jeszcze będę dostępny po prezentacji. W takim razie bardzo Wam dziękuję. Na Twitterze znajdziecie mnie pod takim nikiem, na Facebooku również, po imieniu i nazwisku w internecie również bez problemu możecie na mnie trafić. Dziękuję Wam bardzo.